Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hearts of Iron 3 jako Wielka Brytania i jesteśmy w przededniu wojny, powiedzmy, bo jeszcze tak nie do końca, właściwie czekamy aż nasza neutralność tutaj spadnie i zobaczymy, czy wypowiemy wojnę od razu Niemcom, czy też nie, zrobimy to, nie wiem, może zrobię w taki głupi sposób po prostu, że wypowiem wojnę Niemcom szybciej, zanim Polska dołączy do osi. I wtedy może coś tu się pozmienia. Nie wiem, jeszcze nie wiem. Zastanawiam się. Muszę to wszystko przemyśleć. W każdym razie, produkcja. Produkcja idzie zgodnie z planem. Wszystko się powoli tutaj produkuje. Badania. Badania też idą zgodnie z planem. Wszystko się powoli bada. Mogę dołożyć więcej jeszcze badań, także... Także tak to by wyglądało. To by mi się przydało. Nie, to by mi się nie przydało. Chociaż tu jest też anti-tank. To sobie odpalę, tylko to zostawię w takim razie. Spoko. To też, do tego... A dobra, to na razie mogę zostawić w takim razie już. Pyk, kolejna decyzja. Myślę, że to jest dobre podejście. Pyk, okej. Okay. No i cóż, i pamiętam też, że coś robiliśmy z Finlandią, która tutaj... Aha, bo szpiegowaliśmy Finlandię i chcieliśmy zrobić w Finlandii przewrót. Oczywiście to się pewnie nie uda, ale... No właśnie, musimy teraz wyłączyć naszą tutaj produkcję tych punktów jakichś tam i... przejść do wspierania naszej partii, która ma bardzo, bardzo małą organizację. Dopiero jak ona będzie miała dobrą organizację, to może uda nam się zrobić tu przewrót, przez co Finlandia będzie daleko od dołączenia do osi. No nie wiem, poczekamy, zobaczymy. Oczywiście musimy pilnować też szpiegów, bo się kończą. Nie potrzebuję niczego. Aha. Nie tym razem, w każdym razie. Dobra. Mamy kolejne jednostki. Oczywiście przyjmujemy je z wielką radością. Aha, i teraz jeszcze pytanie. Czy mi się zbadało w końcu tamta technologia, którą już od dawna, dawna wyczekuję? Coś było z czym... Coś na M pamiętam, z motoryzowanym jakimś zwiadem, coś takiego? Prawdopodobnie tak. Więc teraz mógłbym teoretycznie zbudować sobie tą jednostkę, tylko jak ona się cholera teraz nazywała? Motoryzowana artyleria? Nie. O, to było to. To było chyba to. To sobie odpalimy razy 5. Jako rezerwę oczywiście. I musimy połączyć to chyba z tym właściwie. Nie z tym. To prawdopodobnie z czymś tam musimy to połączyć. No, pamiętam, że potrzebowałem właśnie czegoś takiego. O, tutaj mamy 4. To mogło być tu. Chociaż niekoniecznie. Chociaż w sumie niekoniecznie. Nie wiem. Gdzieś to rozmieściłem. Podepniemy, gdzie się da. No i co? I tyle w sumie. Aha, i szpiegów teraz nie mam. No właśnie. Zapomniałem o szpiegach. Zrobimy sobie szpiegów na szybkości. Nowe prawo, super. Super, super, super. Dostaniemy jeszcze więcej IC. Tak, to możemy wyłączyć. Tylko gdzie to było? Aha, ostatnie. No dobra. Pyk, pyk. Jak tam Niemcy? Jak sobie radzicie? 44 i 9. No to już niedługo w sumie. Jeszcze 20 powiedzmy i... będzie można coś tu kombinować. A my czekamy na szpiegów, aż nam się ich naprodukuje. Dobra, 40 myślę, że starczy. A, 50 zrobimy. Dobra, jest git. Tyk. Finlandia. Wywiad. Jak tam pozycja partii? Ciągle mało, ale rośnie, więc jest dobrze. Byle rosło. Jeśli będzie rosło, to
nie będę miał z tym najmniejszego problemu. Aha, okej. Technologia, produkcja bardziej mnie interesuje w tym momencie. Ponieważ widzę, że tutaj się wszystko już buduje, to ja sobie zrobię kolejne jednostki. Być może w tym momencie opancerzone. Czy mogę badać już te jednostki? Nie mogę. Znaczy budować. Więc zrobimy sobie te. I dorzucimy od razu dywizję też piechoty. Bo co? Bo mogę. Chociaż może zmotoryzowaną tym razem. No, możemy zrobić zmotoryzowaną w sumie. Będzie trochę sprawniejsza. Aha, no i mamy oczywiście kolejne jednostki, które mogę sobie rozmieścić. Bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie też to. To mnie bardzo cieszy. Więc tak, od razu to zrobię, żeby nie zapomnieć. Tylko gdzie to teraz było? Pewnie w doktrynach, no. Komorniku, co ty mówisz tu w ogóle? Na 41 dopiero. Aha, no to sobie nie pocisnę niestety w tym momencie, ale... Ale zamiast tego na pewno coś tam jeszcze uda nam się zbadać przecież, prawda? No na pewno. Zawsze spoko. Mam nadzieję, że mi zmniejsza, nie zwiększy ryzyko buntu, no nic. Co tu mamy? Sieć dróg na pewno na trzeci poziom bardzo by mi się przydała. Mogę więcej badać. Więc badajmy więcej. Czemu nie badam więcej? Może jakieś teraz eskorty tutaj, bo widzę, że jesteśmy z tym na bakier. Niszczyciele. To by mi się przydało. Hydrofon. Niszczyciele. O, to by mi się przydało bardzo. Tak. Krążowniki też musimy mieć zbadane. Więc to jest teraz to, co będziemy sobie tutaj badać w najbliższym czasie. Do tego możemy dorzucić więcej jednostek. Myślę, że tutaj jest teraz ich wystarczająco. Dobra, 5. Możemy też sobie zrelokować kagi, które gdzieś nam się tutaj pojawiły. Gdzie się tutaj je wrzucałem? Chyba tu. Tak, dokładnie. I one popłyną sobie na moje lotniskowce, które też gdzieś tutaj myślę, że rozmieszczę niedługo. A przydało mi się też połączyć transporty. Od razu, póki pamiętam. Może nie wszystkie na razie, ale tutaj jest ich, nie wiem, 6. Wystarczy. Oczywiście postaram się też tutaj powalczyć trochę w Afryce, zająć tutaj Libię. Tak by to mniej więcej wyglądało. Chiny to jeszcze istnieją w 38. No spoko. Co tu się z Chinami dzieje? Ciekawe. Okej. Aldershot, tak? Się stworzyło coś. Mój Boże, ile tego jest? Ile tych komunikatów? No masakra. Teoria piechoty. Widzę, że mamy już technologię do przodu. A w Aldershocie się stworzyło coś nowego. No dobra. Widzę, że będę miał więcej roboty przy organizowaniu tutaj armii niż normalnie mam w podstawowej wersji gry, no ale widocznie tak musiało być. Artyleria i artyleria, tak? Dobra. Mam nadzieję. Aha, bo teraz nie wiem, która artyleria, no świetnie. To. Dobra, to mamy gotowe. Znowu jakieś technologie do przodu. O kurde. Supply. I to. Pyk. Kagi. Więcej kagów. Super. Zwolni nam się teraz troszeczkę
przemysł odblokuje i będziemy mogli sobie produkować więcej rzeczy. I oczywiście ja teraz sobie prawdopodobnie zbuduję więcej moich samolotów, które będą samolotami, powiedzmy. Takimi. I zrobimy ich z 6. Wiem, że trochę to potrwa i trochę zajmie to wysiłku mojego przemysłowego, ale myślę, że się opłaci w takiej dłuższej rozgrywce. Kończą też się statki. Aha, i jeszcze pytanie, czy mi się zaktualizowała już technologia związana z moimi lotniskowcami, czy nie do końca? Jeszcze nie do końca. Jak to się zbada, to załączymy sobie produkcję kolejnych lotniskowców. Lotniskowce są bardzo przydatne. O, niszczyciele, super. Super, naprawdę bardzo mnie to cieszy. 14 szpiegów. Decyzja. Oczywiście. Finlandia. Szpiedzy. Nadal nie mogę przeprowadzić tutaj, ale jest coraz w sumie lepiej, więc... No, poczekamy jeszcze trochę. Ach, Niemcy, jak wygląda sytuacja z Niemcami? Zobaczmy. 39,8 moja neutralność w tym momencie wynosi. No i tak, tak to wygląda właśnie. Musimy czekać. Ale myślę, że jeszcze kilka odcinków i spokojnie tutaj się nam wszystko to zakończy. Teraz widzę, że skończyły nam się też tutaj te attachmenty, które sobie na pewno gdzieś podłączymy. Ale na pewno nie pod dowództwo, a raczej pod jednostki, które gdzieś tu powinny stać. A, tylko gdzie, cholera? To są chyba te jednostki, prawda? Tak, to są te jednostki, więc tutaj je przydzielimy na sam dół do tego, co tam budowałem. Pyk, pyk, pyk. I jeszcze jedna. O kurde, ile tego jest. Dobra, jest ok. Mamy to zorganizowane teraz. Prawdopodobnie wszystko powinno być tak, jak trzeba. Produkcja jest zawalona, więc na razie sobie to zostawimy. Mamy konwoje, natomiast nie wiem, czy mamy wystarczającą ilość eskortów. I eskortów bym trochę też jeszcze dobudował w sumie. Nie, nie chcę tworzyć, Boże. Ile tu potrzebuję? Też ze 100, cholera. 10. Niech będzie. Mam nadzieję, że Niemcy nie będą bardzo upierdliwi, nie będą mi tego zatapiać. Byłoby smutno w sumie, gdyby tak było, no ale nic. Tu są bombowce prawdopodobnie. Średnie. Więc średnie bombowce sobie do Luton wstawimy. One też powinny się niedługo tam jakoś kończyć wszystkie, więc... Pyk, okej. Produkcja. Jak to wygląda? Tak, kończą się dokładnie. Tutaj widzę, że produkcja też już ruszyła. Fajnie. O, pierwsza technologia związana z lotniskowcami na pewno jest bardzo przydatna. Do tego jeszcze zostaną dwie chyba, jeśli dobrze pamiętam. Escort. Gdzie to jest? Aha, tu. No dobra. I teraz powinno być już wszystko gotowe. I teraz będziemy mogli załączyć sobie znowu ze 3 kolejne lotniskowce, które będą już dosyć zaktualizowane. Prawda? I radio jeszcze. Ale mam ciągle wrażenie, że czegoś mi tu jeszcze brakuje. No nic, zobaczmy, co tu możemy jeszcze zbadać w takim razie. Zbadajmy sobie to w takim razie. Dobra, jest ok. Tamte się raczej nie będą mogły badać do końca. Chociaż cholera wie teraz, czy nie powinnam jeszcze czegoś wrzucić. A, to by mi się przydało na pewno. Na to jest jeszcze za wcześnie. To mi się przyda. Chyba. I to też mogę już badać. Ok.
To może zamknę najpierw wszystko stąd, bo widzę, że tutaj masakra jest jakaś z tymi powiadomieniami, no ale nic. Pyk, pyk. To połączymy. Co tam jeszcze mam? Indyjskie dywizje, to was wrzucimy do slot. Co tam jeszcze mogę? Produkcja, niedługo się zakończą te. 4 do tego, aha, i możemy oczywiście, póki pamiętam, załączyć kilka lotniskowców, oczywiście z kagami. Myślę, że to wystarczy. 38 model, ok. Gdzież to jest ta technologia? Muszę to zobaczyć. Bo widzę, że tam jest cholera jakaś doktryna albo coś, która jeszcze wpływa na to, jak się zachowują moje jednostki, a cholera, tego nie widzę nigdzie tutaj. Może jest to gdzieś w doktrynach po prostu morskich. Ale to by wtedy... O, to mogę na pewno i to mogę załączyć, i to mogę załączyć. W ogóle wszystkie te technologie są, mogę załączyć. Łodzi podwodnych raczej miał nie będę wiele, ale myślę, że i tak się przydaje zbadać. Okej, w takim razie mamy maj 38 roku, więc w sumie wojna zbliża się bardzo, bardzo szybko. A więc jeszcze został, no powiedzmy, rok, trochę ponad. A nam zostało 10 neutralności, żeby z Niemcami wojować. Co tam jeszcze? Wielki plan wojenny. Możemy wyłączyć. Anschluss Austrii. To powinno obniżyć mi neutralność trochę. No dokładnie, obniżyło i to całkiem sporo w sumie. Ale na razie nie będę jeszcze wojny wypowiadał. Natomiast skupię się może na zmniejszaniu mojej neutralności nadal. I mam nadzieję, że kolejne poczynania Niemiec, które tutaj będą czynione właśnie, na przykład aneksja tutaj Czech i tworzenie Słowacji osobnej, sprawi, że będę mógł wypowiedzieć wojnę Irlandii. Irlandię sobie zajmiemy, to będzie oczywiście oznaczało więcej IC, więcej rzeczy, które będę mógł wyprodukować naraz. No wiecie, o co chodzi, mam nadzieję. I tak. Tutaj w sumie wszystko mam na razie zlokalizowane w głównej mierze właśnie w Wielkiej Brytanii. A ile tego jest w ogóle? 81 unitów. To niedużo, biorąc pod uwagę, że mam tutaj dużo garnizonów. To jest bardzo niedużo. Ale jest dopiero początek. Początek rozgrywki. Myślę, że tego będzie znacznie, znacznie więcej. Zresztą Anglia raczej nie może na tym etapie konkurować z Niemcami. Aha, okej. Czemu dostaję dwa niezadowolenia? Aha, sorry, tracę, okej. Nie doczytałem. Zygmunt Freud. 360. Sporo. Nigdy za wiele. Nigdy za wiele. Czego mogę tutaj się spodziewać? Tego mogę się spodziewać. Dobra, możemy coś jeszcze rozlokować. Gdzie ja je wrzucałem? Do Luton? Nie do Luton. Tutaj chyba. Tak, to było tu. Dokładnie. Tutaj nam się wszystko ładnie robi. Czeka nas niedługo okres takiej stagnacji trochę z produkcją jednostek lądowych. No ale te jednostki morskie i jednostki powietrzne są też bardzo ważne, więc musimy je tutaj produkować. I co dalej? No czekamy w sumie na... Aha, no i teraz muszę postawić jednak trochę na oficerów, bo widzę, że mi się ta ich liczba trochę zmniejszyła. Nie mam też niestety szpiegów, więc najpierw postawimy na szpiegów. Zrobimy tych szpiegów sporo. A później wrzucimy wszystko, znaczy większość w oficerów. Może te technologie teraz będą troszeczkę... Oman? Ode mnie chce coś? No spoko. Niech tam kupują. Widzę, że... Czekajcie, co? Stracimy 5 neutralności.
Cholera. No i nie wiem, co powinienem wybrać tak naprawdę. Wszystkie te kraje zyskają neutralność, a tego byśmy nie chcieli, więc musimy iść historycznie niestety. Natomiast mamy kolejną decyzję, którą będzie interwencja w wojnie hiszpańskiej. Naprawdę? No dobra. Zainterweniujmy w takim razie. I co dalej? Jak tam sytuacja z Niemcami? 9 tylko mi zostało, więc już jest bardzo, bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko. Jeszcze mógłbym to w sumie przyspieszyć, bo jeśli z Niemcami mogę teraz sobie konkurować, to ja mogę wyłączyć w sumie wspieranie tutaj, znaczy zwiększanie ich zagrożenia. Gdzie to jest do cholery? Nie wiem, co robię. Niemcy. A na razie wyłączymy to. A włączę na przykład na Irlandii, ponieważ w Irlandii możemy jeszcze to zwiększyć. I zobaczymy, czy coś to zmieni. Czy będzie im rosło zagrożenie? No, tak powoli myślę, że nie, nie będzie rosło. No nic. Shield event. 14 jedności narodowej zyskam. 14 jedności, słuchajcie. 14 jedności to jest sporo. Biorę jedność w takim razie. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja właśnie z Irlandią. Czy tutaj się coś zmieni, czy też nie. Neutralność bym chciał. Ale nie ma nic neutralności. Supplies, troops. A, tym razem zapasy im myślemy. Jeszcze coś? Nie. Okej. Może niepotrzebnie inwestuję tych szpiegów tutaj do tej Irlandii, bo i tak ją pokonam w sumie. Za jakiś czas, no ale na razie myślę, że to powinno wystarczyć, bo zresztą, jak widzicie, powolutku nam tutaj spada neutralność i to dosyć w takim tempie, że niedługo myślę, że spokojnie będziemy mogli zaanektować ją. I teraz tak, moje lotniskowce są gdzieś tu, więc ja, znaczy samoloty są gdzieś tutaj, więc sobie te lotniskowce połączę. I teraz wszystkie samoloty, czyli wszystkie kagi stąd, przebazujemy na te lotniskowce właśnie. Chyba wszystkie poleciały. Nie, jeden nie poleciał. No nic. Produkcja. Tutaj widzę, że wszystko idzie tak jak trzeba. Tutaj są bardzo ciężkie te dywizje, no ale nic. Musimy sobie z tym radzić. Im ciężej, tym lepiej w sumie. Ale oczywiście piechota też jest bardzo potrzebna, bo przecież piechota będzie taką zaporą. Powinienem kończyć odcinek chyba, ale w sumie jeszcze chwilę sobie pogramy. Polityka, aha, już szpiedzy, spoko. Szpiegów na razie damy na poziomie 1-2. Oficerów damy teraz na poziomie 30. Szkolimy ich teraz, bo to będzie bardzo ważna rzecz. Został nam rok i musimy przez ten rok jakoś tych oficerów sobie tutaj podszkolić. No, sporo ich jest. Ale myślę, że sobie damy radę. Szpiedzy z Liberii mi ukradli technologię. Damn you. Nie. Dziękuję. Dziękuję za to. O, pierwsza dywizja. Taka cięższa dosyć. Pomożemy Związkowi Radzieckiemu, myślę. Nie wiem, czy Polsce się opłaci coś tutaj kombinować. Spoko. Jak Irlandia? Szykuje się na Irlandię. No rośnie im troszeczkę powolutku to zagrożenie względem nas. To jest odzwierciedlone przez to, że wcześniej było 0
89, teraz jest 0,90. Co oznacza, że jeszcze no trochę ponad 6, znaczy no trochę ponad 5 właściwie. Tej neutralności musimy zbić. Myślę, że do końca roku spokojnie to się wydarzy, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Może jeszcze jakiś event będzie, który mi to wszystko obniży. Nowa Zelandia, bardzo proszę. Czy tam Australia? Nie zauważyłem w sumie, kto to był. Pyk. 80 szpiegów mam i nasza sytuacja z oficerami jest lepsza niż była, więc to mnie cieszy. Badania, badania, badania. Bardzo dużo tego się zrobiło. Transport, hydrofon. Coś wyłączyłem, ale mam nadzieję, że dobrą rzecz wyłączyłem. Chyba nie. Rolnictwo i dogfight. Dobra. Okej. Pyk, 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 pyk. I jak tam Finlandia stoi? Nie Irlandia, Finlandia. No nadal jest mało, ale mamy coraz większą przewagę, więc... To dobrze chyba. O nas świadczy. Irlandia. 5,25. 13. 5,9. 5. 1. Dobra, jest poniżej 5 w tym momencie. I będziemy mogli sobie przystąpić do ofensywy. Właściwie na wszystkich frontach. Być może podbijemy kilka państw, zanim zrobią to Niemcy. Zobaczymy. W każdym razie ja myślę, że to będzie koniec, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. W następnym odcinku już prawdopodobnie będzie wojna, więc zapraszam na następny odcinek. W każdym razie ja też zapraszam na swojego fanpage'a na Facebooku, do którego link macie w opisie filmu oraz na hardsofiron.pl. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!